Cześć, jest godzina 6:20, poniedziałek rano. Ja nagrywam vloga, o którego prosiliście na Instagramie. Jeszcze nie wiem, czy on będzie opublikowany. Jeżeli tak, to Aniu z przyszłości. Stara, jestem z ciebie naprawdę dumna, że w końcu naprawdę się do tego zebrałaś, także szacun. Jeśli nie, no to nie zdziwię się. Słuchajcie, jaki jest plan na dzisiaj? Ja jestem jeszcze turbo zaspana, ale po kolei. Wstawiam teraz szybkie pranie, idę pod prysznic i chciałabym się też wybrać na taki krótki spacer, a korzystając z faktu, że chciałabym chodzić jakąś godzinkę, to myślałam, żeby od razu załatwić zakupy w Lidlu, bo jutro, to znaczy we wtorek, chcę Wam nakręcić film, który będzie na przyszłość. Pewnie będzie kolejny po tym filmiku na kanale, czyli analogicznie do hitów z Biedronki, hity z Lidla, więc myślę, że po prostu od razu złapię dwie sroki za ogon, czyli załatwię spacer i zakupy, żeby nie jechać tam samochodem. Zobaczymy. No i jaki jest plan? Rano mam wszystko ogarnięte pod kątem pracy, bo o 7:30 idzie dla Was newsletter, o 8:00 zaplanowany post na Facebooku, więc to jest spoko. Z nowym wpisem Agaty, naszej psycholog na diecie. No i ten dzień generalnie będzie dosyć długim dniem, bo później przychodzę, mam okienko na pracę. O godzinie 11:00 mam takiego kola, taką rozmowę z... O, proszę, bardzo lepiej. Z Agatą. Agata jest moją, jak to powiedzieć, asystentką. Generalnie dzięki niej moja praca jest w końcu poukładana. Nie ma wielkiego chaosu i naprawdę żyje mi się z tym lepiej. Później o godzinie 14:00 widzę się z dziewczynami z marki Bandi, bo nagrywamy wspólnie rzeczy do nich na profil. Przyjechały do mnie, przyjadą do mnie tak naprawdę z Warszawy. Później, jak kończę sprawy z Bandi, to widzę się z Kinią, ponieważ będziemy jeszcze obgadywać szczegóły nowego e-booka, do którego skończyła materiały już właśnie też wczoraj, dostałam je na skrzynkę. No i zobaczymy, co będzie wieczorem, bo zobaczymy, jak tam będą się kształtowały moje moce przerobowe. Dobra, zabieram się za wszystko i lecimy z tym dniem. O, jeszcze o godzinie 2:30 obudził mnie dzisiaj pan z cateringu, żeby przynieść mi jedzonko, a ja nie mogłam do drugiej zasnąć, także no, ta noc była super świetna. Zaraz jeszcze zobaczymy, co mi tutaj na dzisiaj przyszło. Jakie mam czerwone oczy. Typowy po prostu poranek z Anią. Dobra. Chyba jedną ręką tego nie otworzę, także zaraz Wam tutaj to rozpakuję i zobaczymy, co dzisiaj będzie jedzone. A jak oglądacie ten film, to na pewno test cateringów, bitwa cateringów Chodakowskiej i Lewandowskiej jest już na kanale. Dobra, lecimy z tym dniem. Już Wam pokazuję, co tutaj na mnie czeka, a są to całkiem fajne rzeczy. Śniadanie na ciepło, czekoladowo-kokosowy pudding z musem owocowym. Wygląda całkiem spoko. Już myślałam, że są jakieś kotleciki warzywne na początku. Tak mi się skojarzyło. Tutaj koktajl. Truskawka, banan, jabłko, mięta. Super, bardzo fajnie. A tutaj barsz ukraiński. Nice. Tak ekstra. Indyk w na sosie kalafiorowym z curry, marchewką baby. Też moje smaki. I tutaj widzę jakaś sałatka. A, ciężkie życie. Sałatka z serem camembert i sosem winegret. Dobra. No, wygląda całkiem zacnie. Mam taką sałateczkę. Okej. Dobra. Uciekam od prysznic i pogadam do Was jeszcze później. Ja już jestem z powrotem, to moje łupy. Widzę, że skończyło się pranie, skończyło się odkurzanie, które puściłam, także jeszcze się tym zajmę.
Zaraz wskoczę umyć włosy, zrobię sobie kawę, odgrzeję śniadanie i pewnie odezwę się do Was dopiero później. A film z hitami z Lidla, nie wiem, czy już jest na kanale, czy dopiero będzie. Jak coś, to będzie. Mam 8000 kroków, więc polecam właśnie w ten sposób ogarnąć swoją spontaniczną aktywność fizyczną, że po prostu jak macie coś do załatwienia, to zamiast właśnie wsiadać, nie wiem, w tramwaj, w autobus, w samochód, to właśnie najlepiej się przejść. Polecam. Pytacie się mnie też często, jak pielęgnuję włosy i o tym będzie cały osobny film, obiecuję, ale pokażę Wam taką zajawkę, co nakładam dzisiaj. Najpierw kawowy szampon enzymatyczny Anwen. Piękny zapach, bardzo polecam. Jego stosuję tak raz na 2 tygodnie mniej więcej. Później właśnie zastanawiałam się nad tymi dwiema opcjami. No obie są proteinowe, ale chyba polecę w tą maseczkę z Lidla. Saszetka za 99 groszy, polecam. Były też takie czasy, że one były w innej odsłonie, były jeszcze tańsze. No ale teraz już wiecie, podnieśli cenę, bo zaczęły być po prostu dosyć popularne. Ale ta też jest bardzo fajna i też ją chciałam Wam pokazać. Później, jak już to zmyję, to nałożę troszeczkę Kalosa Color jako odżywkę bez spłukiwania. Stylizator, uwielbiam go naprawdę. Dostałam go właśnie w takiej paczce PR-owej i jest genialny. No i na końcówki jeszcze olejek. U mnie zawsze jest to Dovines, także tak to wygląda. I nie zajmuje to aż tyle czasu, jak się wydaje. Przerobiłam sobie trochę to śniadanie i teraz wygląda może mało apetycznie, ale smakuje naprawdę fajnie. To jest taki mus brzoskwiniowy. Ja tutaj dorzuciłam sobie trochę serka wiejskiego i sosu zero, bo było to mało słodkie, także teraz jeszcze ma trochę więcej białka. No i zaraz wjeżdża kawka, a tutaj już sobie odpalam centrum dowodzenia. Witajcie w moim nieidealnym świecie ekspresu po przejściach. Nie zwracajcie na to uwagi. Nie wiem, czy też macie tak, że kawa musi być w jakimś tam kubku, bo inaczej nie smakuje tak dobrze. To jest właśnie mój kochany kubek z Ikei i w żadnym innym kawa, czy to poranna, czy późniejsza, naprawdę nie smakuje tak wybornie jak w tym. Zatem ma absolutnie idealną objętość pod kątem moich preferencji. Ja mam akurat ekspres Nespresso i najbardziej lubię kapsułkę Nicaragua. Lubię też Etiopię i Kolumbię. Zazwyczaj właśnie rano sobie robię Nicaraguę, a później w ciągu dnia wjeżdża wanilia. A jak wieczorem mam ochotę na kawkę na smaka, to mam też bezkofeinową. Volutto. Polecam. Mała metamorfoza w moim wyglądzie. No, myślę, że teraz trochę bardziej przypominam siebie. Tą, którą wy widzicie generalnie na mediach społecznościowych, oczywiście, wiecie, nie zrozumcie tego źle. Ja ubieram płaszczyk i lecę na spotkanie z dziewczynami z bandy. Mam nadzieję, że zrobimy wszystko sprawnie i później działamy z Kingą. Też mam ogromną nadzieję, że Kinga da się chociaż nagrać tak przez 15 sekund, żebyście ją trochę bliżej poznali, bo też jest naprawdę wspaniała i zdolna duszyczka w moim zespole. Dobra, uciekam i do zobaczenia później. Ja to tak robię. A tutaj odwróć. Ja robię tak. Przecież się wyświetliło. I... Podgrzałam i patrzcie, wygląda całkiem zacnie. Trochę mało warzyw, ale na kolację jest sałatka, więc rozumiem, że tam to rekompensują. Ale to jest duży talerz, więc myślę, że całkiem spoko porcja. A jako odmóżdżacz dzisiaj wjeżdża Małgosia, także nic naukowego absolutnie, po prostu pogadanka o kosmetykach. To jak najbardziej dobry towarzysz obiadu. Późnego, bo późnego, ale konkretnego. Ogólnie to już test cateringu jest zakończony i jest już na kanale, jak to oglądacie, ale chcę Wam powiedzieć, że ten obiad to jest sztosik. On wygląda niepozornie, ale ten sos jest tak dobry, że kolejny raz be diet, good job. Na razie nie żałuję jakby inwestycji w 5 dni cateringu. Zobaczymy, jak będzie wyglądał dzień jutrzejszy, czyli dzień trzeci. A tutaj dowód na to, że nie ściemniam i proszę bardzo, aktywność wyrobiona. Widzę, że jeszcze muszę podładować opaskę na jutro, bo jest 20%. A ja tutaj właśnie sobie przeglądam.
moje dotychczasowe e-buczki z przepisami. No i właśnie niedługo tutaj będzie brat lub siostra pancake'ów. Także wysyłam właśnie jeszcze próbkę do graficzki. No i zobaczymy, czy będzie zainteresowana, czy będzie chciała ze mną podjąć współpracę. Oszczędziłoby mi to tak z tydzień pracy, które mogłabym przeznaczyć na coś zupełnie innego, więc byłaby to całkiem fajna sprawa, gdybyśmy się jakoś dogadały. Zobaczymy. Ja już jestem z powrotem po treningu. Dzisiaj nam była góra 13-200 kroków przy okazji. Także czas coś zjeść. Zobaczmy, co dzisiaj. Śniadanie: chlebek bananowy z twarożkiem waniliowym i owocami. O tak, bardzo proszę. Zdecydowanie. Bardzo mi się to podoba. Jakiś tropikalny koktajl. Kiwi, mango, szpinak. Ekstra. Też mi się to bardzo podoba.
Chociaż mam świadomość, że tam pewnie jest po prostu jakaś najtańsza pulpa z mango. Podwieczorek tabule, bardzo fajnie. A już tu jakiś kremik z soczewicy i pomidorów z mleczkiem kokosowym. Nice, powiem wam, że fajny dzień. I makaronik z spaghetti razowe z susznymi pomidorami, pietruszkami i parmezanem. Powiem wam, że naprawdę mogłabym się przyzwyczaić do tego cateringu. Pewnie po miesiącu by mi trafiło. I oczywiście jest za drogi na takie moje standardy. Ale całkiem mi się to podoba. Jestem ciekawa, co wy myślicie o tych daniach. Dojadam sobie jeszcze śniadanie kawałkiem kaki. Chlebek bananowy był przepyszny. Teraz kawka i komputer. Już wjeżdża. Szefowa działu kulinarnego. Piękna. Dzisiaj ogarniamy sprawy e-bookowe i ustaliłyśmy, że premiera będzie na Mikołajki. Tak, także wszystkie szczegóły na pewno będą niedługo i na pewno wam o tym już mówię na moim Instagramie, także zapraszam. Mamy już swoje typy odnośnie okładki. Nie wiemy jeszcze, jaka będzie nazwa, więc też szykujemy jakiś konkurs pod tym kątem i na pewno dla zwycięzcy będzie jakiś gratisowy egzemplarz naszego nowego e-booka. Tutaj macie mniej więcej, co będzie w środku. Oczywiście jest tego więcej. I wszystkie zdjęcia są absolutnie przepiękne. Nie wiem, jaki mogę pokazać na przykład. Ta kanapeczka, co? Mm-hmm. Tak. To jest cheddar patat. Proszę bardzo. Nie no, jest sztosik. Minęło 45 minut. Ja zdążyłam ogarnąć kilka spraw, które pojawiły się w międzyczasie naszego spotkania. Wrzuciłam jeszcze posta na Facebooka, dodałam artykuł Piotrka do końca o brzuszka, tak jak wam mówiłam wcześniej chyba. I teraz zabieram się za przygotowanie propozycji okładki i właśnie całego wyglądu naszego nowego e-booka. Kinga wyróżniła takie zdjęcia, jakie jej się podobają do okładki. Odrzuciłyśmy te i te jako za bardzo naprowadzające na jakieś potrawy, które mogą być, nie wiem, jakieś za bardzo egzotyczne. Właśnie jakoś tak, wiecie, kierunkować kuchnię w tym e-booku, a tak naprawdę przepisy są różne, nie tylko jakieś azjatyckie i tak dalej. Także Kinga zaproponowała na przykład coś w tym stylu. Myślałam, żeby właśnie do tego zrobić jakieś zielone dodatki na stronach i tym podobne. W różnych odcieniach zieleni, od jakiejś pastelowej, po jakieś ciemniejsze wstawki i tak dalej. Tutaj też jest propozycja takich zdjęć kremu bardzo fajnego z nachosami, z cheddarem, że będzie się działo. Tutaj bym zrobiła jakieś takie rdzawo-pomarańczowe kolory, jeżeli chodzi o cały e-book. Te dwa zdjęcia nie bardzo nadają się na okładkę, chociaż są bardzo apetyczne. Jeszcze myślałam, żeby właśnie popracować nad okładką z tą kanapeczką. Wtedy zrobić ją w odcieniach bardziej właśnie szarości, całego e-booka w odcieniach szarości z jakimiś takimi właśnie wstawkami zielonymi i czerwonymi. Albo jeszcze chciałam coś wymyślić z tymi krokietami, bo one wyglądają naprawdę też bardzo, bardzo fajnie i zachęcająco. Także będę sobie tutaj kombinowała. Inia też poruszyła taki fajny temat, jak wygląda w ogóle praca nad takim e-bookiem, bo wiecie, inaczej to wygląda w rzeczywistości, a inaczej my sobie to wyobrażamy. A ludzie często myślą, że to jest po prostu gotuj, cyknij jedną fotę, zrób 50 w ciągu tygodnia i jest e-book. A Kinga pracowała nad tym jakieś 3 miesiące i wiecie, po pierwsze trzeba kupić składniki na 50 przepisów. Nie jest to takie oczywiste, nie jest to wcale takie tanie, zwłaszcza jeżeli na przykład mieszka się w jedną osobę, to wszystko musi być maksymalnie wykorzystane, żeby się nie zmarnowało, żeby to przejeść, bo też nie wszystko można zamrozić. Także tutaj to wymaga takiego przygotowania, logistyki, zaplanowania w ogóle, co będzie w takim e-booku, zrobienia listy zakupów, zrobienia tych zakupów, przygotowanie prepu. Często właśnie robi się zdjęcie takich kompozycji jeszcze przed posiłkiem, na tle, które się wcześniej kupi, które się skomponuje, są różne tła, tak żeby była różnorodność, naczynia. Takie talerze, takie spodeczki, takie miseczki, takie kubeczki. Wiecie, jak wyglądają ceny w większości tych takich sklepów z wyposażeniem domowym, że to wcale nie jest takie hop-siup.
No i później gotowanie, jedzenie zimnego tego jedzenia, zanim się przecież zrobi zdjęcia, to nie jest 5 minut, tylko to jest pół godziny. Taki kadr, taki z góry, z boku, takie wyostrzenie, takie tutaj światło, tutaj i tak dalej. Później obrobienie tych zdjęć, odrzucenie tak naprawdę większości tego, co się zrobiło. No i tak za każdym razem, z każdym zdjęciem, więc Kinga właśnie robi przepisy do e-booka. Już zaplanowałyśmy kolejnego, który myślę, że będzie naprawdę świetnym hitem. Więc pewnie będzie koło lutego, marca. Tak myślę, ale naprawdę wydaje mi się, że będzie najbardziej praktyczny z tych wszystkich. No i w międzyczasie też warto zjeść to, na co się ma ochotę. I Kinga też przygotowuje zdjęcia na profil i na bloga. Więc moi drodzy, jak będziecie mieć w ręku jakąś książkę kulinarną innej osoby, albo właśnie e-booka innej osoby, to nie myślcie sobie, że to jest taka, wiecie, zabawa. Bo to wcale tak nie wygląda. Także fajnie, że właśnie każdy z nas może zajmować się tym, co lubi. Niektórzy mają pracę bardziej lub mniej kreatywną, ale właśnie wszystko też warto docenić, bo często to jest tak, że na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że a co to jest za praca? Taki Instagram na przykład, co to jest za, nie wiem, filozofia, wrzucić post, zrobić story, odpisać tam na kilka komentarzy, kilka wiadomości, a to jest tak naprawdę czasami kilka godzin pracy, a komuś z boku się wydaje, że no, ty na telefonie siedzisz, a to jest, wiecie, normalna praca. Mi czasami zrobienie grafiki i kompatybilnego story do tego bardzo często, jakiegoś uzupełniającego, odpisanie chociaż na część waszych komentarzy do tego aktualnego postu, to są czasami 2-3 godziny pracy, a to jest już 1/4 jakby czasu pracy normalnego człowieka. No i w tym momencie jest godzina 18, ja zaczęłam pracę o godzinie 10, i jeżeli bym odliczyła jedzenie, to już pracuję jakieś 7,5 godziny. Więc normalny człowiek by już skończył pracę, a ja sobie jeszcze pewnie będę dziubała tego e-booka do godziny 21. Taki mam przynajmniej plan. No i zobaczymy, co tam się jeszcze dzisiaj uda ustalić. Tam widziałam jakieś umowy do przejrzenia, jakieś kolejne współprace. Agata dopięła w międzyczasie naszego spotkania, także też się bardzo cieszę. Jakiś artykuł do przygotowania. Tam też we współpracy z takimi fajnymi dziewczynami też mnie czeka. W piątek jeszcze prowadzę godzinę wychowawczą w jednej szkole, także na Teamsach będę sobie musiała przygotować prezentację. No i tak się zbiera. Właśnie takie niby nic, a jednak coś. I jest to też coś, co bardzo lubię. I całe szczęście, że sprawia mi to dużą przyjemność, ale generalnie teraz to wygląda tak, że mam 3 takie duże projekty do skończenia. Tak naprawdę do połowy grudnia bym chciała maksymalnie się z tym uwinąć. Pierwszy duży projekt to jest pisanie pewnej rzeczy. Drugi duży projekt to jest ten e-book, muszę go złożyć, albo właśnie dogadam się z tą graficzką, jeszcze zobaczymy. Na razie w ogóle przygotuję właśnie, jak on ma wyglądać wizualnie, to się, że tak powiem, nie zmarnuje. No i trzeci duży projekt to są dietki styczniowe, także nad tym sobie działam, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które właśnie przygotowuję w międzyczasie, no plus takie bieżące sprawy, prawda? Wczoraj te nagrywki, będą jakieś kolejne, tutaj jakiś artykuł dla kogoś, tutaj właśnie coś innego napisać, tutaj jakaś rozmowa, tutaj coś innego. I tak to generalnie wygląda. Tak wygląda moja praca na co dzień. Mam nadzieję, że to będzie dla Was jakkolwiek ciekawe i że właśnie w ten sposób będę Wam mogła bardziej faktycznie, realnie przybliżyć, jak wyglądają takie moje dni. Ale zaznaczam, że właśnie każdy dzień jest różny w zależności od tego, jaka współpraca, jaki projekt jest aktualnie na tapecie. We'll be right back.
Słuchajcie, wracam z treningu. Jest tak cieplutko, jest tak piękna pogoda, że naprawdę teraz już będę miała z 13 tysięcy kroków, jak wrócę do domu, ale chyba później jeszcze siądzie jakiś spacerek. No to pewnie ostatnie podrygi. Mam nadzieję, że nie, ale naprawdę jest przepięknie, wiosennie wręcz, więc też mam nadzieję, że wykorzystaliście u siebie ten dzień. Ja właśnie wróciłam z treningu, także pokażę Wam, co dzisiaj w menu u Ewy, tak na szybciocha, bo mam dzisiaj dużo rzeczy do zrobienia. Chcę skończyć pracę o godzinie 19. Mam dwa telefony do wykonania jeszcze. Jak wracałam, to załatwiłam już księgową i trochę ustaleń z Agatą. 4 godziny chcę przeznaczyć na pisanie, 5 godzin mniej więcej na dietę i na rozpisanie Wam posiłków do grudniowego wyzwania, bo też takowe będzie, także będzie się ono odbywało na Facebooku w grupie Jedz Zdrowo Bez Nadęcia. Zapraszam Was tam serdecznie. Jeżeli chodzi o Instagram, to dzisiaj nie muszę nic wrzucać, bo właśnie zaraz będę jeszcze ładowała filmik na YouTube i po prostu jako post dzisiaj pójdzie miniaturka, wiadomo, coś tam na story zawsze i tym podobne. Ale dobra, lecimy. Kroków na razie 12,927, ale jeszcze będzie więcej, bo właśnie umówiłam się wieczorem na spacer w bardzo fajne miejsce, pokażę Wam też. A lecimy z tym menu dzisiaj. Ja zawsze ćwiczę narcza, bo wiem, że będą o to pytania, bo mam refluks i zespół jelita drażliwego. Dla swojego komfortu trawiennego ćwiczę przeważnie właśnie narczo i mi to odpowiada. Nie mówię, że to jest jakby najlepszy sposób, najlepsze wyjście, najlepsze rozwiązanie, najbardziej optymalne. Dla mnie jest, dlatego tak zawsze robię. No i wbijam, już bardzo wygłodniała teraz, bo dzisiaj były nóżki. Śniadanie. Pasta z grillowanego pokłażana z pieczywem razowym i zielonym ogórkiem. Koktajl bardzo fajny. Tutaj się w ogóle te pestki osaciły. Marakuja, pomarańcza, banan. Me gusta. Na razie najbardziej mi się podoba z tych wszystkich, które ostatnio były. Podwieczorek, muffinki czekoladowe. Nice. Obiad na ciepło to filet z kurczaka w sosie pieczarkowym z pieczonymi ziemniakami i surówką z kiszonej czerwonej kapusty. Też zapowiada się fajnie. I na kolację ragu z fasolką szparagową i brukselką podane z jajkiem. Także fajnie, szanuję bardzo za sezonowość, za tą brukselkę. No, bardzo fajnie. Z przyjemnością to wszystko zjem. Także dobra, uciekam i pewnie odezwę się do Was jeszcze z nad diet, bo chcę tam kilka słów właśnie powiedzieć o narzędziach w pracy, dietetyka, o tym, w jaki sposób ja układam te jadłospisy, jak mi jest najwygodniej, jak sobie wypracowałam ten system, także do zobaczenia później, a teraz się wyłączam. W międzyczasie ogarnę jeszcze włosowe sprawy, bo od wakacji zaczęłam sobie robić takie rzuty rozjaśniania włosów. Ja mam włosy naturalne, więc właśnie takich sposobów szukam. No bo wiadomo, że jak jest mniejsza ekspozycja na słońce i tak dalej, to one po prostu sobie ciemniają, jak to każdy blond. Więc rozjaśniam je tak, że przez miesiąc, raz w tygodniu właśnie robię sobie taką maskę rozjaśniającą. I składa się ona z... No co mi się odkręcasz? Chodź tu. Kalosa Color. Do tego rozpuszczony w małej ilości wody kwas jabłkowy, trochę soku z cytryny i olejku z cytryny. To sobie daję na głowę, która jest umyta wcześniej takim mocniejszym szamponem. Tutaj akurat mam Timoteka też z rumiankiem, który też lekko rozjaśnia. Trzymam to jakieś 40 minut, później zmywam dokładnie, no bo to jest jednak kwas. Później na głowę ląduje odżywka nawilżająca. Dzisiaj akurat też jest kolejna humektanty, bo w sobotę były emolienty, w poniedziałek były proteiny, także dzisiaj idealnie też się składa i wjeżdża nawilżający bez. W ogóle w tych odżywkach Anwen macie wytłumaczone właśnie, co tutaj jest w środku, także one są naprawdę spoko. Dla takich osób początkujących tak jest. Zobaczcie sobie tutaj. No i później jak sobie zmyję ten nawilżający bez już, to jeszcze sobie wleci pukanka ziołowa do włosów, rozjaśniająca. Ona ma właśnie w składzie rumianek na pewno. Dokładnie. Tutaj Wam pokazałam, co. Nawet nie próbuję przeczytać tych nazw, bo to nie ma najmniejszego sensu. No i tutaj sposób użycia.
3 saszetki zalać litrem wrzącej wody, pozostawić pod przykryciem 30 minut. Saszetki z ziołami wycisnąć, pukankę stosować na umyte wilgotne włosy. Nie spłukiwać, dla długich włosów można przygotować podwójną porcję pukanki. I tak to właśnie wygląda. I jeszcze lubię sobie czasami na wierzch po tym wszystkim, jeżeli suszę te włosy, to mam taki spray też do blondu, ale on się właśnie aktywuje tylko pod wpływem ciepła, a ja bardzo rzadko suszę włosy, ale też mogę Wam go pokazać. O, to jest właśnie ten dziad. On tak śmierdzi, że po prostu trzeba potem dobrze wietrzyć mieszkanie. A tutaj jeszcze wspomniany przeze mnie wcześniej olejek cytrynowy. Też poleci do mikstury, także zabieram się za to wszystko. Dobra, jest godzina 16:34, więc zeszło mi troszeczkę dłużej. Czekajcie, zrobię tak, żeby się nic nie trzęsło, bo chcę Wam poopowiadać trochę właśnie o pracy pod kątem układania diet, bo często mnie o to pytacie na Instagramie i uważam, że też taki temat jak narzędzia pracy, dietetyka, to jest spoko opcja na jakiś filmik, więc dajcie znać, czy Was to interesuje. To zrobię, natomiast chciałabym właśnie Wam pokazać, jak taka komponowanie takiej diety wygląda generalnie z mojej strony. Mam nadzieję, że będzie to jakkolwiek ciekawe, więc zacznijmy od podstaw. Co ja tutaj w ogóle mam otworzone? Ja pracuję sobie na programie Alliant. Jest mnóstwo programów dietetycznych, oczywiście to wszystko jest subiektywne, jedni wolą tak, i tym podobne. Więc tutaj naprawdę do wyboru, do koloru ja nikomu nic nie narzucam, tylko po prostu przekazuję moją opinię, jedną z wielu. Ja w Allianta zainwestowałam na początku drugiego roku studiów, więc jest to program, który kupiłam sama, którego nie dostałam, tylko tak jak mówię, towarzyszy mi już od kilku lat, więc myślę, że na tej przestrzeni tego czasu mogę już o nim kilka słów powiedzieć. Na początku ja korzystałam z takiej jeszcze pierwszej wersji, która wyglądała niczym po prostu coś w stylu Windows 98 i też wtedy było mi na tym wygodnie, no bo po prostu nauczyłam się z tego korzystać, a od pewnego czasu jest właśnie już taki inny interfejs, który no, jest taki bardziej współczesny i też fajnie intuicyjny, więc spoko. Jeżeli chodzi o Allianta, to ja lubię w nim to, że nie potrzebuję internetu, żeby na nim pracować. Wiecie, nie mam czegoś takiego, że sorry, dzisiaj na przykład, nie wiem, przerwa techniczna, program mi się wiesza, nie mam dostępu, a ktoś czeka na dietę. No, nie lubię czegoś takiego. Poza tym z Allianta mogę korzystać nawet, nie wiem, w samolocie. Naprawdę zdarzyło mi się właśnie, że jak leciałam z Nowego Jorku do Los Angeles, to układałam sobie dla Was dietkę jesienną, która była w tamtym sezonie, więc jest to duży komfort właśnie pod tym kątem. Jeżeli chodzi o to, jak układam sobie dietkę, to najpierw sobie wprowadzam jakiegoś pacjenta. Tutaj Wam nie będę nic takiego pokazywała, bo tutaj są dane, których nie mogę pokazać, ale ustalam sobie właśnie jaka kaloryczność, wprowadzam sobie jego wymiary i tak dalej. No i tutaj właśnie mam takie wskaźniki, ile już wykorzystałam, tak żebym wiedziała, ile mi jeszcze zostało. Tutaj mogę sobie wybrać, bo mam tutaj procent realizacji, ile użyto albo ile brakuje. Ja akurat pracuję sobie w tym procencie i to jest dla mnie ok. No tutaj generalnie można sobie wybrać, ile chcemy posiłków w ciągu dnia, na ile dni taka dieta i tym podobne. Tutaj jeszcze mamy takie upraszczacze życia, czyli jeżeli sobie rozdzielimy posiłki na poszczególną ilość kilokalorii, no to widzimy, ile nam jeszcze brakuje, jaki mamy indeks glikemiczny, jaki mamy ładunek, więc to jest też bardzo przydatne, jeżeli układamy jakąś dietkę chociażby pod kątem insulinooporności. Także tak jak mówię, dla mnie ta funkcjonalność jest naprawdę spoko, ja Wam go polecam od lat i zagadam do Allianta, jeżeli mi dadzą na przykład dla Was jakiś kod zniżkowy, to zostawię Wam w opisie. Nie wiem jeszcze, czy będzie, jak będzie, to sobie sprawdźcie. No ale tak jak mówię, ja ten program generalnie kupiłam sama, nie dostałam go i myślę, że dużo osób może to potwierdzić. Do funkcjonowania tego programu potrzebujecie, żeby zawsze był jeszcze w nim taki pendrive, który jest kluczem licencyjnym.
i bez tego program się po prostu nie odpala. Wyskakuje brak klucza i koniec. I co też istotne, Alianta nie możecie używać na iOS-ie, czyli na MacBooku, no to nie przejdzie, tylko i wyłącznie przy Windowsie. Ciekawa jestem, czy to zmieniam, no pasowałoby, bo to jednak dużo utrudnia w dystrybucji tego programu. Więc pewnie kiedyś to zmienią, trzymam kciuki, żeby jak najszybciej, bo uważam, że to jest naprawdę całkiem fajna opcja. Jeżeli chodzi o wydruki, nie wiem, czy mogę Wam pokazać, a mogę, to mamy taki szablon później, jak dietka będzie właśnie wyglądała. Kiedyś były tylko 3 do wyboru, teraz jest ich więcej, teraz jest ich 6, tutaj nawet taki ze zdjęciami. Ja korzystam najczęściej z tego 5, tylko sobie ustawiam inne kolory, bo jest on dla mnie najbardziej przejrzysty i ja generalnie jestem człowiekiem, który uważa, że taka dieta powinna jakby służyć, ma być funkcjonalna, a nie ma wyglądać, więc nie kombinuję nie wiadomo z jakimi tam ozdobnikami, chociaż teraz, tak jak Wam mówiłam, będę pracowała nad tym, żeby te diety jednak wyglądały troszeczkę lepiej, ale zawsze uważam, że to ma być po prostu funkcjonalna rozpiska, ktoś ma z tego korzystać, ja mam kogoś wyedukować, a nie po prostu robić, nie wiadomo, jak album ze zdjęciami z tego, no ale tutaj podejścia są różne, też każdy może mieć swój styl pracy i swoje zdanie, więc tego też nie neguję. Pod kątem samego układania jadłospisów, to ja mam taki system, który sobie wypracowałam od lat, że najwygodniej jest mi i najsprawniej najpierw sobie zrobić wszystkie obiady, później kolacje, bo to jest najbardziej czasochłonne i po prostu wymaga największej kreatywności. W trzeciej kolejności sobie zazwyczaj robię śniadania i później dobijam wszystko tam przekąskami. Jeżeli mi czegoś brakuje właśnie do bilansu, sprawdzam, ewentualnie modyfikuję wtedy inne posiłki i tym podobne, ale po prostu to mi się jakby tak utarło już na przestrzeni lat, bo teraz układam już coraz mniej tych jadłospisów i teraz też mam do pomocy Zuzę, która właśnie pomaga mi przy współpracach indywidualnych i opiekuje się Wami. Ale no były takie czasy, że ja po prostu robiłam, wiecie, kilkadziesiąt diet w tygodniu i po prostu jechałam z koksa na maksa, więc to nie jest coś takiego, że ja nie mam pojęcia o układaniu jadłospisów i mówię Wam, jak macie żyć, tylko no naprawdę no trochę się tego naukładałam w życiu i staram się właśnie przekazać w tym vlogu też takie praktyczne wskazówki, więc jakbyście też mieli jakieś pytania odnośnie chociażby tego programu, albo właśnie nagrać Wam jakiś filmik o tym, no to ja jestem do dyspozycji. A tak jak mówię, jeżeli się dogadam z jakimś kodem, to zostawię Wam link tutaj w opisie, bo ten program nie jest najtańszy, jak każdy w sumie program dietetyczny, ale myślę, że warto też się na niego skusić, no bo to jest też taka inwestycja, takie po prostu podstawy, prawda, wyposażenia właśnie jakiegoś tam gabinetu bądź wirtualnego gabinetu dietetyka, ale tak jak mówię, programy mogą być różne. Ja akurat pracuję na tym, więc jakby opowiadam Wam o tym. Dobra, zabieram się, bo jeszcze mam 2 godziny 20 minut, jeżeli chodzi o mój plan pracy, więc lecę z tematem i widzimy się później. Myślę, że Wam dzisiaj zrobię tylko jeszcze jakieś przebitki z tego spaceru, bo idę w fajne miejsce. I kolejne kadry pewnie już jutro z treningu z Piotrem, bo wracam później, idę spać. 6:30, jutro znowu pobudka, więc wiadomo. I kończymy powoli ten dzień. Rolowanko. Jeszcze mam, słuchajcie, jedną umowę do wysłania, jedną fakturę do wystawienia i statystyki do podesłania, także jeszcze chcę to dzisiaj zrobić, bo już wcześniej nie zdążyłam. No i rolowanko. I lecimy z jutrzejszym dniem. Jutro znowu góra. 6:30 rano wstajemy. I to by było na tyle. Taki krótki sneak peek mojej codzienności z 3 dni. Dzięki, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że też taka forma właśnie luźniejszego filmu przypadła Wam do gustu. Jeżeli oglądacie tego vloga, to na mojej stronie internetowej, która wyświetli się pewnie tutaj,
a przynajmniej taki jest plan w mojej głowie, trwają właśnie promocje związane z Black Weekiem, z czarnym piątkiem, z czarnym całym tygodniem, więc jeżeli macie jeszcze ochotę na przykład spróbowanie jakiejś mojej gotowej dietki albo zapisanie się na współpracę indywidualną, czy też zakup e-booka z przepisami bądź książki Ach ten cukier, no to zapraszam Was na stronę, a my widzimy się w kolejnym filmie oraz na moim Instagramie. Wszystko jak zawsze macie w opisie.